Towarzyski pojedynek z wczoraj, top 1 w Polsce kontra top 3 w Polsce, Jan Krzysztof Duda kontra Mateusz Bartel. Poszła tutaj obrona Filidora i powiem wam, że sprawdzałem sobie partię Dudy z wtorku dla utytułowanych i rzuciła mi się w oczy ta partia. Postanowiłem sprawdzić, no i powiem wam, że co się tutaj wydarzyło w końcówce, to jest naprawdę majstersztyk. Więc przede wszystkim muszę wam powiedzieć, że totalnie nie lubię obrony Filidora. Z perspektywy czarnego nie lubię tych pozycji, no bo mniej przestrzeni, dusisz się trochę w takiej sytuacji, no nieprzyjemnie to wygląda, ale z drugiej strony białymi też nie lubię tych pozycji, ponieważ wiem, że mam więcej przestrzeni, wiem, że mam jakiś tam delikatny plusik, ale z drugiej strony przeciwnik nie ma żadnej realnej słabości, którą mógłbym jakoś w łatwy sposób atakować, wokół której mógłbym konstruować mój plan gry. Więc pozycje są naprawdę bardzo, bardzo złożone i tutaj mikroskopijne subtelności mają kolosalne znaczenie. W tej pozycji biały zagrał król B1. Polish Fighter 3000 ma świadomość, że z tym pionem A2 kiedyś mogą być problemy. Król na C1 może być narażony na jakieś ataki. Hetman na A5 często też wkracza. Wtedy problem z pionem A2 się pogłębia. Więc faktycznie, kiedy robimy długą roszadę, często bardzo dobrym pomysłem będzie jeszcze odejście królem na B1. No i teraz pytanie, co tutaj powinien robić czarny? No i są właściwie dwie drogi. Albo czarny leci tutaj pionami, nawet czasami można wrzucić posunięcie C5, co wiąże się z tym, że oddajemy piona D6, byleby tylko tego hetmana rzucić tutaj do ataku. Albo można podejść do tematu trochę bardziej technicznie, trochę bardziej spokojnie. I to właśnie to drugie podejście zastosował tutaj arcymistrz grający czarnymi. Nastąpiło skoczek D7. No, skoczek na F6 zazwyczaj stoi dobrze. Kontroluje pola w centrum, zabezpiecza króla. Po cholerę tym skoczkiem odchodzić właściwie? Ano chodzi o to, żeby zaktywizować gońca. Ten goniec na E7 jest bardzo nierobotną figurą, więc aktywizacja go na F6, nawet jakaś wymiana za chwilę, czy w dalszej perspektywie, będzie na plus. No bo ten goniec C7 no jest po prostu beznadziejny, więc jakiekolwiek zaktywizowanie albo pozbycie się tego delikwenta będzie na korzyść czarnego. A co z tym skoczkiem? Skoczek albo przejdzie sobie na C5, gdzie może się przydać do ataku na króla, albo będzie tutaj atakował centralnego piona. Więc widać, że figury czarnego na ograniczonej przestrzeni, ale jednak łapią bardzo fajną koordynację. W partii skoczek D5, goniec faktycznie poszedł na F6, no i doszło tutaj do takiej wymiany. No i teraz mamy grubsze pytanie, wymieniać hetmany czy nie wymieniać hetmanów? I to jest bardzo istotna kwestia praktycznie w każdej partii szachów, ponieważ wymiana hetmanów zazwyczaj całkowicie zmienia charakter danej rozgrywki. Czyli gdyby tutaj Duda zdecydował się na hetman D2, po prostu na spokojnie odejście, no to pozycja jest niezwykle ostra, no bo biały zaraz chce pakować tutaj te piony, jechać z atakiem na czarnego króla. Oczywiście z drugiej strony to samo będzie chciał zrobić czarny, no i kto pierwszy, ten lepszy. Natomiast kiedy hetmany się wymieniają, tak jak to poszło w partii, to charakter tej pozycji jest zdecydowanie spokojniejszy. No bo tutaj jest końcówka, w końcówce nie ma jak króla atakować, więc tutaj takie spokojne manewry będą odgrywały kluczową rolę. I w takiej końcówce małe, tycie subtelności mają naprawdę kolosalne znaczenie. W partii nastąpiło F3, skoczek D7, G4, biały tutaj zgarnia przewagę w przestrzeni na rewirze skrzydła królewskiego. No i czarny zaktywizował tego skoczka na E5. I tutaj pierwszy bardzo interesujący moment, ponieważ mamy trzy opcje. Albo pozbyć się tego skoczka, albo obronić pionka z G2 bądź z E2. Bicie tutaj nie wchodzi w grę,
No bo teraz zostajemy z ciapowatym gońcem na F1, który nic nie robi, jest zablokowany przez własne pionki, kontra goniec, który będzie radził sobie nieźle, więc to wypada. No i teraz jak tutaj zadecydować, gdzie ten goniec będzie radził sobie lepiej? No i okazuje się, że goniec na E2 będzie radził sobie tutaj lepiej. Jeżeli czarny będzie zagarniał przestrzeń, no to można pomyśleć o goniec G3 F4, z dalszym F5 nawet, więc ten pion G4 będzie odpowiednio zabezpieczony. No bo oczywiście jeżeli F4 bicie, no to można wtrącić F5, jest atak na gońca, wisi skoczek, więc no, czarny traci materiał. Więc taka subtelna różnica bardzo dużo zmienia, ponieważ tutaj Duda ustawił gońca na G2. Gdzie ten goniec jest dosyć zamknięty. No i teraz czarny zgarnia przestrzeń na skrzydle hetmańskim. Biały zagrał H3, czyli ewidentnie Duda szykuje F4, ale Matibar bardzo dobrze wie, co tutaj Duda szykuje. I no to są takie, to jest taka partia, która no może nie podkręci ciśnienia kibicom szachowym, ale przyjemnie się to ogląda. Tego typu małe rzeczy. Mianowicie zobaczcie, biały chce zagrać F4, czarny to przewiduje dwa ruchy wcześniej, no i szykuje zagranie G5. I teraz F4 totalnie nic nie daje, a co za tym idzie, skoczek na E5 ma stabilną pozycję i teraz to już czarny gra tutaj na wygraną. Wcześniej się wydawało, że ta para gońców białego powinna być dużym atutem. No i czarny rozkręca dalej akcję na hetmańskim. W partii H4, no to po prostu solidne H6, no i goniec F1. Czyli widać, że Duda zrozumiał, że ten goniec na G2, no to nie działa zbyt dobrze, więc trzeba go wrócić na przekątną F1, A6, gdzie tutaj nawet atakuje przy okazji pionkę. No ale to oczywiście problem łatwy do rozwiązania. No i w partii B3. B3 po pierwsze zabezpiecza pole C4, gdzie czy to goniec, czy to skoczek mogliby chcieć się aktywizować. Także ma to faktycznie sens. W partii wieża B7, goniec E2, no i teraz skoczek G6. To też mi się bardzo podoba. Król G7, król B2, wieża A8. I teraz po H5 skoczek wjeżdża na F4. Na pierwszy rzut oka no wygląda to skandalicznie źle, no bo tutaj piony zdublowane, izolowane, no w ogóle słabość słabością przeplatana. No ale pamiętajcie, że słabość jest słabością tylko i wyłącznie wtedy, kiedy można ją jakoś zaatakować. A tutaj piona F4 po prostu nie ma jak ukąsić. Nie ma takiej trasy dla wieży białego, żeby ten atak faktycznie nastąpił. Więc no, finezyjne podejście do tej końcówki, trzeba powiedzieć. No bo w partii wieża A1 i teraz widać, że skrzydło królewskie, tutaj gdzie niby to Duda miał mieć przewagę, zostało całkowicie zablokowane. No i teraz czarny przechodzi do akcji na skrzydle hetmańskim. A na skrzydle hetmańskim to czarny ma inicjatywę, biały jedynie może się bronić. No i jak tutaj Mateusz rozegrał tę końcówkę, no to jest po prostu złoto. W partii B4, czyli dalej tutaj poprawia swoją pozycję. Biały goniec F1, wieża A7, czyli tutaj czarny sugeruje, że będzie zainteresowany otwieraniem linii A, chodzi oczywiście o bicie na B3, więc biały musiał się tutaj obronić, żeby być na to przygotowany. No ale czarny wcale się nie śpieszy, jeszcze tutaj warto króla podciągnąć. W partii goniec F2, no to teraz C5, już ten pion D6 w żaden sposób nie jest atakowany, więc można sobie pozwolić na uruchomienie piona z C7, no bo teraz w razie potrzeby król tutaj podejdzie i zabezpieczy. W partii goniec B5, no to nastąpiło A3, no i wydaje się, że pozycja całkowicie zblokowana, więc raczej ciężko będzie tutaj grać na wygraną, no ale w rzeczywistości to z praktycznego punktu widzenia czarny w ogóle ma wieżę więcej. No bo zobaczcie, że ta wieża na A1 jest całkowicie zablokowana. W partii wieża C7, król D2 i C4. Czarny tutaj ciśnie dalej.
Wieża C1, wieża C8. Skoro już po linii A nic się nie da zrobić, no to trzeba z linii C skorzystać. W partii goniec A6, no i zostało wrzucone C3 szach. Może nie jest to koncepcja rekomendowana przez Stockfisha, ale musicie przyznać, że jest to bardzo jadowita koncepcja. Dlaczego? Wszystko jest tutaj ustalone przeciwko tej wieży z C1. Ta wieża na C1 całkowicie zablokowana i to jest oczywiście gruby problem. W partii wieża A8, goniec ewakuacja i D5. No i teraz mało tego, trzeba powiedzieć, że ten król białego w ogóle nie ma się gdzie ruszać. No, figury białego są tragicznie nieskoordynowane. Ten król nie ma gdzie chodzić, w ogóle jak linia D się otworzy, to matem zacznie pachnieć. No więc Duda oczywiście stara się blokować, no ale po prostu D4. Ten pion maszeruje dalej. I teraz, jeżeli nastąpi bicie, no to wieża D7, a jeżeli wieża E4, no to jeszcze ta wieża z ósemki wkroczy do akcji i nie ma co zbierać. Więc w partii bicie na F6, no to goniec D5. No i zobaczcie, jeżeli ten pion z F3 poleci, no to raz, że znowu pachnie matem, no to jeszcze wszystkie te piony białego się sypią. W partii wieża E5, kurczę, no trzeba powiedzieć, że tutaj Duda jest ogrywany w tej końcówce jak jakiś dzieciaczek. To jest takie powiedzonko szachowe, że z juniorem do końcówki, bo faktycznie w końcówkach trzeba się wykazać głębokim zrozumieniem. Różne subtelne rzeczy trzeba zauważyć, żeby zrozumieć, co się dzieje, a juniorzy zazwyczaj są dobrzy w takich taktycznych bijatykach, wiecie, atak na króla, te sprawy. No i tutaj wydaje się, że po prostu idealny przykład pasujący pod tą tezę z juniorem do końcówki. No Duda oczywiście już takim juniorem nie jest, no ale młodszym zawodnikiem, więc nie wiem, o co w tej partii chodziło, no bo to chyba jakaś losowa taka po prostu towarzyska partia, ale Mateusz Bartel no pokazał tutaj klasę końcówkową, wiecie, kalibru Magnus Carlsen. W partii bicie na F3, król ewakuacja, no i wieża D8, więc pion został zabezpieczony i jeszcze D3 wisi w powietrzu. Goniec G3, no to król po prostu skasował tego pionka. Owszem, Duda odzyskał na F4, no ale ciągle gra bez wieży. Więc jak tylko linia E została opuszczona przez białą wieżę, no to teraz czarny przejmuje. Król F2, goniec C4, no tutaj oczywiście ta słabość na C2 jest atakowana. No i teraz wybitka i fajna sztuczka natury taktycznej. Wieża F7 szach. Nie można oczywiście zbić, no bo kolejny szachulec i ta wieża spada. No ale cóż, jeżeli ten król odejdzie w tym kierunku, no to i tak jest pozamiatane tak de facto, bo trzeba się chować na H4, bicie na C2, no i coś takiego z Dudą, to każdy byłby w stanie wygrać. Więc w partii nastąpiła ta ofiara jakości, czy oddanie jakości właściwie. No i okej, jakieś tutaj perspektywy na kontratak są, no ale też bez przesady. Pion C2 poleciał, wieża H2, pion H5 poleciał. No, nie było to idealne realizowanie przewagi, no ale takie proste z ludzkiego punktu widzenia, bo tego piona absolutnie nie ma jak zatrzymać. W partii B5, król F6, król podszedł, żeby oczywiście te piony białego zatrzymać, a biały nie będzie miał jak tego piona z linii H zatrzymać. I tutaj, co zabawne, nawet wyszła finalnie równa pozycja, no pod presją czasu dzikie akcje się dzieją, natomiast po wieża A2 Duda tutaj przewalił na czas, także przyznam szczerze, nie wiem, co to w tej końcówce się działo, ale do tego momentu, no to jedna z najładniejszych końcówek, jakie w ogóle w życiu widziałem. No tutaj wydaje mi się, że po prostu szybciej trzeba było tego piona z C2 kasować, żeby tym pionem C3 po prostu lecieć do pola przemiany. No ale wiadomo, czasami można się zamotać w pozycji, która wydaje się łatwa do wygrywania. Także ciekawe w sumie.
o co z tą partią chodziło, ale końcówka naprawdę klasa. Szczególnie wszystko się zaczęło od tego planu F6-G5. No to jest taka partia dla konesera, ale faktycznie F6 z planem G5, ten skoczek miał stabilną pozycję i wokół tego Matibar skonstruował naprawdę piękną grę.